Siemaneczko ludziska, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank odcinek 10, tak, pełna dziesiątka zaliczona, czas na drugą połowę. I tak, dziś nietypowo, gdyż zaczynamy Clankiem, nie Ratchetem, gdyż planeta jest nieprzystosowana do organicznych form życia, a w każdym razie nie dla Ratcheta, gdyż powietrze jest skażone. Więc Ratchet nie może tu przebywać i musimy zdobyć klucz Mark II Mask, czyli maskę odpowiadającą za przetwarzanie powietrza z toksynami w czyste powietrze. Jej! Właśnie wytłumaczyłem coś, co ma logikę. Cieszycie się? Ja? Tak. I to małe coś to jest GadgetBot. Wiem, był już wcześniej, ale zapomniałem o nich wspomnieć. Tak, GadgetBot to są małe stworki, które bardzo rzadko się w grach pojawiają. Ostatnim razem pojawił się w Secret Agent Clank. I tak, i mogą wchodzić tutaj na teleporty. I ogólnie one w tej grze są, w tej całej trylogii ogólnie Ratchet & Clanka, są one takimi jego pomagierami, którą muszą mu jakoś pomagać. I ogólnie jest fajnie, gdyż niektóre potwory są po prostu za silne dla Clanka i jak mają za dużo życia, to najzwyczajniej w świecie Clanka mogą zabić. Więc jest to takie małe ułatwienie. Aczkolwiek te GadgetBoty i tak mają tylko jeden punkt życia, więc też mogą bardzo łatwo zginąć, ale na szczęście mają nieskończoną liczbę odradzania się. Tak samo jak sam Clank, ale oczywiście gdybym odradzał się w nieskończoność, to byście nazywali mnie lamą, a nie odradzam się w nieskończoność, tylko raz na jakiś czas w jakimś odcinku zginę i tyle. No cóż. To tak, jest to planeta taka typowo fabryki. Tak właśnie wygląda planeta Właśnie nie pamiętam już tego, ale prawdopodobnie to jest wyniszczona już planeta przez korporację Drake'a. Więc tak, to jest planeta wyniszczona już przez korporację Drake'a i gdyby nie Drake, ta planeta była zdatna do życia. Więc no trochę smutne, szczerze powiedziawszy. Więc to jest chyba już taka wyniszczona również przez ten projekt tworzenia nowej planety do życia. Szczerze powiedziawszy, to jest taki głupi pomysł, jeśli chodzi o Drake'a, gdyż po prostu on przecież planet w kosmosie jest dużo, dużo i jeszcze więcej, a on chce stworzyć nową. Weźcie to, zobaczcie logikę. Ja nie widzę. Kurde, ciągle trypam ten mój mikrofon. No. Kurde, trochę sobie ciszę. No, za głośno to troszkę. I ktoś mi wlazł do pokoju i musiałem przerwać nagrywanie. Na szczęście odkryłem, jak zrobić tak, żeby nie tracić czasu na robienie całego filmu, tylko po prostu dać sobie do playlisty i otworzyć jeden po drugim. Brawo ja. I tak, tu są teleportery, które działają też na Clanka i one są fajne. Gdyż nie trzeba się zbytnio trudzić z chodzeniem. I te GadgetBoty są, dziwnie się tak ustawiają, bo chyba to specjalnie jest to środkowe miejsce dla Clanka. Chyba że jakiś gracz jest, nie wie po prostu o tym i no. No i tyle po prostu. I mamy 20 tysięcy śrubek. Mój rekord. Tak właściwie. I muszę wam powiedzieć, ostatnio nagrałem kolejną planetę. Jestem z siebie dumny, że nagrałem chociaż jedną. No i tak powolutku idzie.
szczerze powiedziawszy. I powiem szczerze, że z tą sekcją miałem chyba największe problemy ever. Jeśli chodzi o Ratchet & Clanka. Za pierwszym razem, kiedy przechodziłem. Bo to dosyć było problematyczne, gdyż nie wiedziałem, o co chodzi z tymi tutaj tymi przyciskami postawionymi na dole i to było takie mylące, że po prostu spędziłem przy tej sekcji jakieś 10 minut. Może trochę więcej. To jakieś 10 minut się tak męczyłem z tym. No. Ogólnie wreszcie się dowiedziałem, czemu jest taka mała jakość audio na moich filmach, w których są głównie takie, że tak to ujmę, dwupartowe, że muszę dwa filmy muszę skleić w jedno. I oczywiście jestem. I moja głupota jest taka, że ja to robię źle. Gdyż teraz jak to robię, to będzie dobrze audio z gry i audio mojego mikrofonu, a jeśli bym połączył to przed nagraniem, to prawdopodobnie jakość audio z tych połączonych filmików byłaby zła. No. Między innymi dlatego chyba tak jest troszkę źle audio na intrze w Soniku. Tak sądzę, bo źle łączę to po prostu. Gdyż mam projekt zapisany, ale no. Bo ostatnio w ogóle tego się dowiedziałem tylko dzięki właśnie Let's Playowi z Sonika. Gdyż w pierwszym poziomie po prostu zrobiłem tak, jak przed chwilą mówiłem, ale nie łączyłem, tylko po prostu dałem tak o. Filmik najpierw przekonwertowałem, bo się nie dało otworzyć na odtwarzaczu. I później się okazało, że filmik był mało płynny. No, nie był praktycznie w ogóle płynny, tylko jakbym puszczał screenshoty bardzo szybko z muzyką. Tak mi się to wydawało w każdym razie. I po prostu zrobiłem inny trik i najpierw przekomentowałem ten filmik, abym mógł go skomentować i no, tada. A potem po prostu dałem swój głos do oryginalnego filmu, który jest płynny. I zdobyliśmy Magne Boots, czy tam Gravity Boots. I dostaliśmy trofeum do Max Magnetic. No, Gravity Boots alias Magnetic Boots, ja to wolę nazywać Gravity Boots, gdyż zacząłem od serii Future i Gravity Boots, żeby ktoś nie pomyślał, że mówię cały czas Boots, są po to, aby chodzić po metalowych powierzchniach. Według mnie bardzo fajnie, bardzo fajny był ten pomysł. Pomysł. Bardzo one są fajne. Stylowe, szczerze powiedziawszy, takie techno. W ogóle śnieg spadł. Nagrywam to obecnie 26 grudnia i spadł śnieg. Uwierzycie to? W grudniu śnieg. Wow. Tylko szkoda, że tak po Wigilii. To tak szczerze powiedziawszy się nie udało. Tak, i powiem wam szczerze, że za niedługo sobie wpłacam sobie kasiorkę na PlayStation Store. Ale żeby nie było, że się chwalę kasą, tylko po prostu mówię wam, że progres idzie w Let's Playach, gdyż kupuję Retro City Rampage i Trilogy Spyro oraz wreszcie Ratchet & Clank Gladiator HD. No, ale oczywiście jeszcze zostało kupić oryginalną wersję, żeby miał pudełkową. To jest tylko po prostu dla mojego ta wersja HD jest po prostu tak dla mojego komfortu. I schrzaniłem.
dla mojego komfortu i dla waszego, gdyż po pierwsze nie grałem nigdy w Ratchet & Clank Gladiator, więc będzie ciekawie. Po drugie, strasznie bym chciał wiedzieć, jak to wygląda. Po trzecie, HD. Wolałbym zagrać wpierw w HD, niż się zawieść na jakości AV. Czy tam SD, nie pamiętam, jak to się mówiło. Poza tym PlayStation 2 kontroler mam cały czas zepsuty, więc tak, prawdopodobnie gdy kupię Vita, to kupię prawdopodobnie jakiś prawie od razu kontroler bezprzewodowy, żeby było fajnie, gdyż w ogóle niedawno odkryłem na Allegro, że są kontrolery bezprzewodowe do PlayStation 2. Moje zaskoczenie wielkie, więc fajnie się będzie grało. I odkryłem, że moja nagrywarka również obsługuje dostęp do. Również obsługuje PlayStation 2 i 1, więc ciekawie. Więc będzie jakość HD w wersji nie HD, to znaczy HD nie będzie jakości, gdyż najzwyczajniej w świecie te konsole nie obsługują tego. Ale dobra. No i ten poziom jest bardzo w stylu labiryntowym, a właściwie ta sekcja poziomu, w której mamy przeszkadzajki właśnie typu ten płomień dziwny latający. No. Ten płomień, szczerze powiedziawszy, jest czasem... No nie, że jest chamski, tylko jest strasznie głupi, gdyż są tylko go dwa. No i tak właściwie oni się lecą w jedno i to samo miejsce po określonej trasie, więc to jest taki po prostu głupi bot. I zgubiłem jednego gadżetrona, a jednak nie. Tylko nie wiem, czemu on się wyłączył, to znaczy czemu przeszedł w tryb czuwania. To mnie zastanawia, czemu on przeszedł w tryb czuwania, gdyż nie wydałem takich rozkazów. Nie wiem, może wykrył, że zaczyna spadać czy coś i się zatrzymał. Nie wiem, po prostu nie wiem, więc proszę mnie nie pytać. Tak, oczywiście od zanim zacznę nagrywać z Gladiatora, wolę skończyć tego nieszczęsnego Ratchet & Clank 1. Powiem tyle, że Ratchet & Clank 1 to jest jedna z tych nudniejszych części. Potem będzie nie dość, że przyjemnie nagrywać, to będzie... To będę... Może tak, powiem tyle. Fabuła będzie ciekawsza dopiero kiedy przyjdzie czas na nagrywanie nasze z Ratchet & Clank 2, 3... Możliwe, że Gladiator, nie wiem. Powiem wam, kiedy zagram sobie w Gladiatora, bo na pewno tak mi się nie chce nagrywać Ratchet & Clank, gdyż to jest nudne po prostu. No bo fabuła po prostu jest nieciekawa, szczerze powiedziawszy. No sorry, ale według mnie jeśli chodzi o najlepszą fabułę, to zaczęło się od Ratchet & Clanka 2, gdyż poziomy... Oczywiście te pierwsze trzy raczety według mnie są strasznie chamskie, jeśli chodzi o poziom trudności w niektórych poziomach, ale szczerze powiedziawszy, jak przeszedłem jeden poziom z tych trudniejszych z Ratchet & Clanka 2, to aż mi się chciało dalej grać, żeby tylko przejść dalej. To było takie fajne, gdyż od Ratchet & Clank Nexus dawno już czegoś takiego, szczerze powiedziawszy, mnie nie kręciło, jeśli chodzi o Ratchet & Clanka. Więc szczerze powiedziawszy, Ratchet & Clank 2 i 3 szczerze polecam. Jeśli chodzi o 2, o 1, to no nie wiem, no jest według mnie taka sobie, bardzo klimatyczna i w ogóle, ale jeśli chodzi o fabułę, to powiem tyle, to są dopiero początki serii, więc można im niektóre rzeczy wybaczyć, więc fabułę powiedzmy, że im wybaczam tą fabułę, więc tak jeśli chodzi o gameplay, o grafikę,
to w ogóle samego Ratcheta i Clanka to szczerze polecam. No, więc polecam wam całą trylogię. Jeśli oczywiście nie macie Ratcheta i Clanka, nie macie PlayStation 3, no to też bym polecał na PlayStation 2. Czemu nie? To jest dosłownie to samo, tylko że ze zmienioną rozdzielczością. I w Ratchet & Clank 3 jest debug mod na PlayStation 3. I szczerze powiedziawszy, jeśli ostateczny boss w Ratchet & Clank 3 nie będzie wkurzał, to niestety użyję tego debug moda, jeżeli nie uda mi się za 15 razem go przejść. A tak właściwie są dwa typy tego debug moda, czyli mission, czyli wszystkie planety mamy i wszystkie bronie. No. Więc zdobyliśmy już kolejnego infobota i to jest nowa animacja wchodzenia. Jej. I to jest śmieszne. Gdzie tu fizyka? Te buty przed chwilą się mieściły w rękach Clanka, a teraz są takie ogromne. Co to ma być? I ogólnie to jest osobna scenka. Gdybyśmy nie zdobyli tego. No. Cities are full of smog, swamps are full of muck, and tar pits are full of tar. But here at Joai Resort, the sun shines 24 hours a day. Visitors get a free O2 mask to explore our warm waters. The benign marine life will welcome you to the big blue world under the sea. You can also use our complimentary flippers to partake in speed swimming. So come to Joai Resort and leave your world and your troubles behind. Więc sorry, pomyliło mi się. Pomyliło mi się z tym Slush Mark II Mask. No. I Mark II Mask może również pozwalać nam oddychać pod wodą. Więc możemy być rybą. Jej, więc dziękuję wam za oglądanie tego nudnego odcinka, bo przyznam, że gra Clankiem jest jeszcze nudniejsza. Dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!